Ksiądz Tomasz Bieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Jestem w Świątyni Opatrzności oczywiście nie po raz pierwszy, w przeciwnym razie musiałbym się spowiadać z grzechu zaniedbania, bo w takim miejscu nie być wcześniej byłoby poważnym zaniedbaniem. Jestem tu na zaproszenie księdza proboszcza Tadeusza Aleksandrowicza, by poprowadzić dzień skupienia dla darczyńców w Świątyni Opatrzności. Poprzednim razem miałem szczęście, przywilej gościć tu rok temu, prowadząc rekolekcje parafialne, adwentowe. A tym razem poprowadzę najpierw konferencję na temat przed nami ostatnia próba wiary w Bożą Opatrzność. Tak, bo to właśnie przed każdym z nas to najważniejsze spotkanie życia, jakim jest spotkanie nie tyle ze śmiercią, bo o tym zresztą myślę, co spotkanie z Bogiem pełnym miłosierdzia, Bogiem, który prowadzi nas przez całe życie i w ostatniej chwili będzie chciał również nas przyjąć do swego królestwa. Ale czy wtedy będziemy mieli serca pełne pokoju, czy też przeważą wątpliwości w Boże miłosierdzie, a może wyrzuty sumienia z powodu popełnianych czynów albo zaniedbania miłości, którą powinniśmy się dzielić przez całe nasze życie. Te inne pytania i podpowiedzi, jakie daje Kościół na tę ostatnią chwilę życia, zechcę przedstawić wszystkim uczestnikom dzisiejszego dnia skupienia darczyńców. A w drugiej części, związanej z Eucharystią i homilią, będę mówił o tym, że warto ufać Bożej opatrzności do końca właśnie przez to, gdy jesteśmy pewni, że Bóg ze wszystkiego, co w naszym życiu się dzieje, wyprowadza dobro. Święty Paweł w liście do Rzymian pisze: Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Zapraszam serdecznie do Świątyni Bożej Opatrzności, czy pielgrzymując wspólnie z innymi wiernymi z Państwa parafii, czy też indywidualnie. To szczególne miejsce. Bóg sobie obiera takie miejsce, byśmy lepiej Go usłyszeli i byśmy doświadczali właśnie Jego opatrznościowej obecności w codzienności.